Witajcie, ja nazywam się Marcin Woźniak, jestem fizjoterapeutą i trenerem personalnym. Dzisiaj opowiem o aktywności naszych seniorów. Aktywność fizyczna seniora powinna być dopasowana do wieku, płci, możliwości organizmu oraz do chorób współtowarzyszących. Możemy zaczynać od podstawowych aktywności fizycznych, od spacerów, od jazdy na rowerze, spacerów Nordic Walking, poprzez lekki jogging, pływanie w basenie, następnie ćwiczenia siłowe, które mają na celu zwiększenie masy mięśni, zapobiegające atrofiom, czyli zanikom mięśniowym osób starszych, ćwiczenia fizyczne, które dbają o kondycję układu odpornościowego, układu pokarmowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnianie wydolności osób starszych wpływa bardzo korzystnie na funkcjonowanie na co dzień oraz wzmacnia naszych seniorów psychoruchowo. Im bardziej zaawansowany wiek, tym większa pomoc lub asysta naszej rodziny. Jeżeli nasz senior nie jest w stanie wykonać danego ćwiczenia, to nie powinniśmy go zmuszać do tej aktywności. Starajmy się znaleźć takie ćwiczenia, żeby były łatwe i proste i dostępne dla naszych bliskich. Pierwsze ćwiczenie łączy aspekty równowagi naszych seniorów oraz pracę mięśniową łydek. Przesuwamy się pośladkami do końca krzesła. Tu jest oczywiście kwestia balansu, czyli wychylane się do przodu, do tyłu. Nasz senior im dalej się wysunie na krześle, tym trudniejszą pozycję będzie musiał przybrać. Im jesteśmy bliżej oparcia, tym jest nam łatwiej. W związku z tym ćwiczenia powinny być dedykowane do każdej osoby różnorako. Jeżeli nasz senior jest w stanie usiąść w takiej pozycji w zaawansowanym wieku i wychylać się delikatnie do przodu i do tyłu, to możemy to ćwiczenie w taki sposób zastosować. Jeżeli nie jest w stanie wykonywać tych ćwiczeń, to powinniśmy usadzić naszego seniora głęboko w krześle, opierając się na dłoniach, wychylać się do przodu. Przenosić ciężar ciała do przodu i powoli przenosić ciężar ciała do tyłu. Jeżeli nasz senior jest bardziej wydolny, może przesunąć się do przodu. Przesuwanie takie jest bezpieczne. Może wysunąć ramiona do przodu i powoli się wychylać do przodu i do tyłu. Jeżeli chcemy, by to ćwiczenie było bezpieczne, stajemy naprzeciw naszego bliskiego, chwytamy go za dłonie i powoli go asystujemy. Jeżeli nasz senior jest w stanie wykonywać to ćwiczenie, to powinien takich wychyleń zrobić sobie spokojnie 10. W trakcie wykonywania ćwiczenia powinien swobodnie oddychać. Ćwiczenie to jest doskonałym testem i aktywnością, która pokazuje nam, na jakim poziomie zaawansowania ruchowego jest nasza bliska osoba starsza. Przechodzimy do podporu na palcach. Podnosimy wysoko pięty i wracamy. Wykonujemy 3 serie 20 do 30 powtórzeń. Jeżeli mamy już ustawioną pozycję, nasz bliski oddycha swobodnie, jest w stanie się wychylić do przodu, nie przewraca się na boki, do przodu, do tyłu, to możemy zaopiekować mu wspomniane 3 serie i 20 do 30 powtórzeń. Ćwiczenie to ma na celu pobudzenie mięśni łydek oraz przyspieszenie krążenia i ściągnięcie tego krążenia do serca, czyli z obwodu do serca i z serca do obwodu. Kolejne ćwiczenie jest rozwinięciem poprzednich 3 ćwiczeń. Siadamy prosto, chwytamy biodra w poprzek, unosimy jedną nogę do góry i opuszczamy. Unosimy drugą nogę do góry i opuszczamy. Unosimy jedną nogę do góry, raz, dwa, trzy, opuszczamy. Możemy oczywiście asystować naszych bliskich, podajemy dłonie i podnosimy nogę. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Ćwiczenie to wykonujemy w 3 seriach po 10 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, to jest raz. Raz, dwa, trzy, to jest raz. Liczymy podwójnie, czyli łącznie robimy w jednej serii 20 powtórzeń, a w 3 seriach 60 powtórzeń. U osób starszych siła kończyn dolnych, mięśni tułowia, mięśni obręczy barkowych staje się coraz słabsza. W związku z tym mogę Wam zaproponować ćwiczenie, które będzie łączyło wszystkie te elementy w formie jednej aktywności. Jeżeli jesteście w stanie przy krześle, przy parapecie bądź przy jakiejś poręczy klęknąć sobie na taki schodek, bądź jeżeli nie macie schodka, możecie klęknąć sobie
na poduszce, opieracie się na krześle, zapieracie się, napinacie ramiona, podnosicie w górę nogę, raz, dwa, trzy, opuszczacie. Uniesienie nogi na jakąkolwiek wysokość, czy to będzie pół centymetra, czy centymetr, będzie doskonałą formą wzmocnienia waszego biodra i waszych mięśni brzucha oraz mięśni obręczy barkowej. Wykonujcie to ćwiczenie sekundę, dwie, trzy i opuśćcie nogę w takiej pozycji. Jeżeli jest wam niewygodnie, możecie wycofać krzesło, oprzeć się bardziej i delikatnie podnieść nogę do góry. Dawkę dobierajcie względem waszych umiejętności fizycznych i waszej siły mięśniowej. Pamiętajcie, żebyście ćwiczenia oraz wysokość podniesienia nogi dopasowywali do własnych możliwości. Pamiętajcie o przerwach, pamiętajcie o odpoczynku i pamiętajcie o oddechu. Zachęcam was do ćwiczenia, które będzie rozwijało poprzednie aktywności, które wam pokazywałem. Kliknijcie sobie na poduszkę bądź na wcześniej wspominany klocek do jogi. Jedna noga jest oparta z przodu, stopa, kolano, biodro jest w jednej linii. Druga noga jest nogą podporową na kolanie, z tyłu stopa jest podparta na palcach. Rozstawiacie szeroko ramiona, otwieracie klatkę piersiową, wykonujecie wdech nosem i na wydechu skręcacie się do nogi, która jest z przodu. Wdech. Pamiętajcie o tym, żeby mocno wbijać stopę w podłogę z przodu i z tyłu. Żeby być mocno ugruntowanym w podłodze, ramiona rozstawić szeroko i powoli rotować się w prawą stronę, bo prawa noga jest z przodu. Gdybyśmy zamienili, a w trakcie ćwiczeń zamieniamy tą pozycję, lewa noga jest z przodu, ramiona są rozstawione i skręcamy się w lewą stronę na wydechu. Jeżeli sprawność waszych ramion nie pozwala wam na taki zakres ruchomości, możecie spokojnie oprzeć dłonie na barkach i powoli skręcić się w lewą stronę. Jeżeli ta pozycja jest też niewykonalna, możecie obniżyć dłonie na biodra i powoli skręcić się w lewą stronę. Ta pozycja. Wykonujecie to ćwiczenie w dwóch, trzech seriach po 6, 8 do 10 powtórzeń. Drodzy seniorzy, pamiętajcie o tym, że ćwiczenia, które wam zaprezentowałem, to są podstawowe ćwiczenia stosowane dla osób o ogólnej, podstawowej sprawności fizycznej. Pamiętajcie, że w aktywności seniora najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli chcecie mieć pewność, że wasi bliscy w bezpieczny sposób mogą wykonywać ćwiczenia, skonsultujcie się z lekarzem. Pamiętajcie także, że regularna aktywność fizyczna utrzymuje zdrowie i sprawność intelektualną.